Jeśli chcemy wrócić szybko do dobrej formy po porodzie, musimy pracować nad całym ciałem. W szczególności skupiamy się na pracy mięśni brzucha. Ćwiczeń jest wiele, możemy je wykonywać zarówno w fitness klubie, jak i w domu. Mięśnie brzucha warto ćwiczyć. Jeśli chcemy uzyskać bardzo szybkie efekty, powinniśmy skupić się zarówno na górnej, środkowej, jak i dolnej partii mięśni brzucha. Ćwiczenia na mięśnie brzucha wykonujemy na leżąco. Pozycja wyjściowa, stopy pod kolanami, dolna część pleców przyklejona do maty. Staramy się, żeby jak najmniej obciążać plecy. Z tego względu brzuch jest cały czas wciągnięty, lędźwie doklejone. Dłonie umieszczamy pod głową. Łokcie szeroko, unosimy barki i łopatki nad podłogę, tyle ile jesteśmy w stanie. Ćwiczenie powtarzamy wielokrotnie, od 10 do 15 powtórzeń. Jeśli Panie jesteście w stanie powtórzyć ćwiczenie więcej razy, zachęcam, jak i również do większej częstotliwości ćwiczenia. To jest podstawowe ćwiczenie na mięśnie brzucha, są to mięśnie górne. Warto by było skupić się również na mięśniach dolnych brzucha. Ćwiczenie to możemy wykonywać również na podłodze. Obie nogi unosimy w górę, plecy doklejone, brzuch wciągnięty. Powoli opuszczamy piętę do podłogi i powoli wracamy. Kolana są ugięte i od tej pozycji zaczynamy ćwiczenie. Jeśli chcemy utrudnić sobie ćwiczenie, przy opuszczaniu nogi można kolano wyprostować. Ostatnim etapem utrudnienia są ciężarki założone na kostkach. Gdy wzmocnimy lekko mięśnie brzucha, możemy robić górną, środkową i dolną partię mięśni brzucha równocześnie. Na uniesionych barkach i uniesionych nogach opuszczamy równocześnie jedną i drugą nogę. Nie zapominamy o oddychaniu i przyklejonych plecach. Gdy wzmocnimy lekko mięśnie brzucha, możemy połączyć ćwiczenia na górną partię, środkową i dolną. W tym celu unosimy barki z podłogi, nogi ugięte w kolanach, dłonie przenosimy pod głowę, powoli opuszczamy pięty do podłogi, brzuch napięty, plecy doklejone i równocześnie z wydechem robimy zmianę. Gdy chcemy utrudnić sobie ćwiczenie i popracować jednocześnie nad mięśniami skośnymi, dodajemy skręt tułowia, łokieć do kolana, klatka piersiowa otwarta. Nie zapominamy o oddechu, ćwiczenie wykonujemy spokojnie i dokładnie. Jeśli będziemy chcieli utrudnić ćwiczenie, dokładamy powtórzenia, przytrzymujemy troszkę dłużej. Im dłużej będziemy wykonywać to ćwiczenie, tym nasz brzuch będzie bardziej płaski.